Mam ksywę. Jaką? Jaką? Kryz. To jakieś raperskie takie. Wiadomo. Wiadomo. A ty, Monika, masz... Ja, klamksówka. No? Kusza. A, ale strasznie tego nie lubiłam, nie wiem dlaczego. To jest świetne. Patrz, no, kusza, to... kosa, kryz. Kryz, kusza, kosa, kryz, kusza, kosa, kryz. No, w ten rytm, nie? O! O, tu jesteście. Chimera, chimera. Ja was szukałam. Co ty tutaj, szczoteczkę do zębów przyniosłaś sobie? No właśnie, ja niespodzianie przyniosłam. No już jakiś czas razem spędzamy. Już trochę się znamy, ale tak nie do końca. Otóż niespodzianka moja polega na tym, że dojrzałam do decyzji, że jestem w stanie pokazać coś, co kryje się za chimerą. Dzisiaj poznacie Stasia. Co? Stasia? Nie. Więc zacznę od tego, że najpierw uwolnę swoje ręce. Idziemy dalej. A możesz powiedzieć, co zamierzasz teraz? Zdejmuję włosy. Otóż przykleja się to na takie mocne kleje. To czy tak bolesne? To może być bolesne. Można sobie perukę założyć jak czapkę. Przepraszam, że będę niszczyć wam tą całą iluzję, no ale i tak to wygląda. Teraz idziemy z rzęsami, bo są też bardzo niewygodne. Widzicie tą twarz, piękno wymalowaną, z brwiami, z oczami, z różem, ze śminką. I teraz to wszystko... O nie, te brwi! Znika. Dobra. Za sekundę wracam, już w pełni gotowna. Wiecie co, ja jestem w stresie, co ja zobaczę. Dlaczego? Naprawdę, bo ja już się tak przyzwyczaiłam. Zobaczysz, do niej. Monia, zobaczysz prawdziwego faceta. Param, param.